Witajcie w tym bonusowym odcinku, w którym wytłumaczymy wam, co się dzieje z lewicą w Polsce, bo to jest ważny temat i trochę nie chcemy dawać go do Orba, bo jest trochę długi, więc zrobimy ten osobny film teraz i w ogóle będą trzy filmy na kanale w tym tygodniu. Wow, niesamowite. Ale jako, że mówimy o lewicy i tak dalej, w ogóle jakieś przewrotach, to wystąpię dzisiaj w stroju kolumbijskiego partyzanta, więc super sprawa, wielkie atrakcje, przebieramy się dla was, nieważne. Zaczynamy. I teraz tak, dla jasności. My w sumie nie mamy zamiaru zabierać strony. Przedstawimy wam mniej więcej, o co toczy się cały spór, o co w ogóle chodzi. I po tym filmie sami będziecie mogli wybrać, czy jesteście po stronie tego, że lewica zrobiła dobrze, czy dlatego, że zrobiła źle, czy uważacie, że dla samej lewicy, nieważne czy na nie głosowaliście, czy nie, to jest dobre zagranie, czy złe, no i tak dalej. Spróbujemy wam dać do tego wszystkiego kontekst, a decyzję podejmiecie sami. W skrócie, mamy COVID, Unia Europejska po raz pierwszy w historii zadłuży się tak jak rządy federalne normalnie, tak? Czyli Unia nie mogła się zadłużać na rynkach kapitałowych zewnętrznych, a teraz to zrobi. Żeby do tego doszło, wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą zratyfikować ten krajowy plan odbudowy, tak? Żeby ten ogólny ruszył, to każdy kraj musi ten swój zaakceptować. No i sytuacja w Polsce wygląda tak, że Solidarna Polska, o której praktycznie mówimy od paru tygodni, myślę, na tym kanale, ostatnie shorty są głównie o nich, powiedziała nie PiS-owi, powiedziała, że się nie zgodzi, no bo Ziobro mówi, że po pierwsze, mechanizm pieniądze za praworządność i to jest złe, po drugie, gigantyczne zadłużenie Unii Europejskiej i tak dalej, to też jest złe, no i federalizacja Unii Europejskiej, czyli to, że Unia Europejska dostaje takie teraz, no coś, co wcześniej było tylko dla państw zwykłych, a to tak wiecie, że Unia chce się połączyć. I to się Ziobrze nie podoba. No i to doprowadza do sytuacji, w której PiS nie ma większości i nie może tego przepchnąć sam, a cała Unia czeka. No i były na pewno rozmowy z Kukizem. To wiemy, że się stało. No i teraz lewica stwierdziła, że za to, że konkretne rzeczy zostaną uwzględnione w tym planie, ich jakby postulaty są uwzględnione, ona jest gotowa głosować z PiS-em za tym planem odbudowy. I oto jest teraz cały spór. Bo pojawiają się tam dwa stanowiska, czyli stanowisko ogólnie opozycji, głównie Koalicji Obywatelskiej, ale tak naprawdę wszystkich tych środowisk, mówiących o tym, że to jest bardzo dziwna sytuacja, w której lewica brata się z PiS-em, głosuje tak jak oni, pomaga PiS-owi coś przepchnąć, szczególnie, że opozycja bardzo boi się, że pieniądze, które tam są, w dużej mierze pójdą na program tak naprawdę wyborczy PiSu, tak? To będą wszystko rzeczy, które mają mi zagwarantować kolejną kadencję, ale też, że zostaną rozkradzione i tak dalej. No to taki standardowy polityczny staw. Ja już to w ogóle zdejmę, bo strasznie to niewygodne. Więc wróciłem, ale teraz zrobię stanowisko lewicy, tak? No. Lewica uważa po pierwsze, że pieniądze, które z tego planu przyjdą do Polski, bo są bardzo duże pieniądze, tak? To są gigantyczne stawki, jakich mówimy, no są po prostu Polsce potrzebne i Polska nie może tak sobie po prostu tego odrzucić. Do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze fakt, że jeżeli Polska by się nie zgodziła i nie przegłosowała tego w jakiś sensowny sposób, no to cała Unia Europejska nie mogłaby wykonać tego planu. I to trochę źle dla Polski w kontekście bycia w Unii Europejskiej jakimś tam graczem, żeby storpedować znowu całe jakieś porozumienie i robić Unii Europejskiej problemy. To też faktycznie jest takie, wiecie, no znowu ta Polska, wiecie co mi chodzi. No i lewica w zamian za to, że z PiS-em razem na to zagłosuje, zażądała konkretnych rzeczy. Zażądała, i w tym planie jest pisane, wybudowanie 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem dla osób młodych, przekazanie 30% z tych wszystkich pieniędzy, które dostaniemy samorządom, przekazanie 850 milionów złotych na szpitale powiatowe. No i na koniec stworzenie niezależnej komisji złożonej, wiecie, z jakby społeczników, samorządowców, pewnie też jakichś polityków, no takich różnych gałęzi, która będzie nadzorowała to, żeby te pieniądze były słusznie wydane. No i teraz opozycja, jakby poza lewicą, tak, w tym wypadku, mówi cały czas o tym, że ustawienie się z PiS-em jest bez sensu, bo po pierwsze, nie mamy żadnej gwarancji, że oni to wszystko spełnią, tak, to są tylko rzeczy na papierze. Mieli zrobić na przykład, wiecie, program z mieszkaniami, Mieszkania Plus i jakby no nie wbudowali za dużo. Do tego, wiecie, no też komisja jakaś niezależna, pytanie jak ją obsadzą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko budzi wątpliwości dla opozycji i to nie są wątpliwości znikąd. No ale też poza tym chodzi w ogóle o taką ideową rzecz, czyli wiecie, mówi się do lewicy, że w ogóle ustawienie się PiS-em w czymkolwiek to jest po prostu trochę hańba i że wiecie, no są ludzie, którzy jednak nawet z wami, tak, no różnią się bardzo mocno, jeśli chodzi o, nie wiem, osoby homoseksualne, o wiecie, jakiś strajk kobiet, chociaż do tego jeszcze przejdziemy. I w ogóle, więc jakby to też jest takie, wiecie, że po prostu nie powinniście się z nimi bratać, bo to właśnie po prostu wrogowie. No i tak na koniec jeszcze tego wątku, no to faktycznie też PiS znowu powrócił ze swoim nowym ładem, o którym tak trochę było ciszej ostatnimi czasy, ale teraz okazuje się, że pewnie będą chcieli go wprowadzać. No czyli tak naprawdę właśnie te pieniądze na tą taką, nazwijmy to, kampanię wyborczą na następne wybory. No i teraz lewica odpowiada w sumie tak, że po pierwsze, te pieniądze są potrzebne i jakby to jest jedna sprawa. W sumie większość Polaków chciałaby, żeby jednak ten plan jakoś tam powstał i jakoś, wiecie, żebyśmy te pieniądze jednak mieli. Do tego wszystkiego lewica mówi, że, ale przepraszam bardzo, dlaczego Koalicja Obywatelska ma rozdawać karty w opozycji? W sensie to nie jest tak, że my musimy być z nimi, tak? Nasi wyborcy zagłosowali na nas, a nie na was z jakichś tam różnych powodów, to jest jeden z nich. No do tego oni uważają, że ich postulaty są o tyle ważne, że po pierwsze oni w ogóle je wysłali i Hołownia zrobił to samo i wiecie, zarzucają na przykład Koalicji Obywatelskiej, że oni nawet nie wysłali postulatów, więc jakby co to w ogóle za sens jakiejkolwiek opozycji, jeśli to ma wyglądać tylko tak, że będą po prostu partie po dwóch stronach, które nie chcą się w żaden sposób dogadać i jakby no to jak robić politykę tutaj w ogóle, nie? No i też takie, wiecie, klasyczne argumenty, bo powiedzmy, że na lewicę wylewa się teraz z tej opozycyjnej strony jakby dużo jakiegoś hejtu, no po prostu niezgody, to nie mówimy, że wszystko jest hejtem, ale w każdym razie też odpowiedź jest całkiem sprytna, tak? No to znaczy, wiecie, jakby naszym obowiązkiem trochę nie jest zadowalanie wyborców na przykład Koalicji Obywatelskiej, tak? My mamy
zadowolić ludzi, którzy na nas głosowali, nie? W sensie jakby to do nich mamy jakąś tam obligację i jakby ci ludzie raczej będą chcieli tego rozwiązania. Pewnie nie wszyscy, ale tak to przedstawiam. Dobra, i my naprawdę teraz nie mamy zamiaru wam powiedzieć, kto ma w tym sporze w ogóle rację, więc możecie to ocenić sami, macie mniej więcej przegląd takich argumentów i stanowisk z obu stron. I na tym chcielibyśmy prawie zakończyć, ale jeszcze wcześniej PSL wyskoczył z mega dobrym pomysłem, w sensie, bo stwierdził, że jakby strasznie go pomijają wszyscy w tym wątku, więc PSL stwierdził, że trzeba coś zrobić, więc wyszedł Kosiniak-Kamysz i powiedział, a bo według artykułu 90 Konstytucji to w sumie jest taka umowa, którą powinno ratyfikować 2/3 Sejmu, a nie, że tak po prostu sobie zwykłą większością, więc to nie przejdzie. Więc zobaczymy, odważny ruch, sprytny ruch, zobaczymy jak to się skończy, chociaż jakoś nie widzimy specjalnie, żeby to miało się jakoś sobie skończyć. No ale jakby to jak coś to wam mówimy, że taka opcja też w ogóle jest. A jeszcze poza tym oczywiście strajk kobiet się wypowiedział, że w sumie to oni zrywają teraz wszystkie relacje z lewicą z jakiegoś powodu, bo to jest zdrada jakichś ideałów. W sensie strajk kobiet, nie do końca wiemy teraz jak to nie wiem czy to doprowadzi do powstania jakby konkurencyjnej partii lewicowej w Polsce, czy jakoś dogadają, jakby jest tam dużo sporów takich też personalnych, więc ciekawe. No, więc tak jak mówimy, nie mamy zamiaru wam dawać odpowiedzi, to jest taki przegląd tych rzeczy po obu stronach, piszcie w komentarzach co wy myślicie, bardzo chętnie to przeczytamy, poza tym co, lajki, subskrypcje i te sprawy. ORP za chwilę wjeżdża, więc to też możecie sobie obejrzeć ORP Newsa. I co, dzięki!